Tatrzański Park Narodowy jest najpopularniejszym parkiem narodowym w Polsce. W zeszłym roku odwiedziło go ponad 2 900 000 turystów. Do dyspozycji odwiedzających jest ponad 275 km szlaków turystycznych. Te szlaki umożliwiają pokonywanie tego górskiego terenu, dojście do niejasno trudnych miejsc. Jednym z ważnych zadań parku jest utrzymywanie tych szlaków w dobrym stanie, tak aby one były bezpieczne, tak aby zapewniały komfort odwiedzającym i chroniły otaczającą przyrodę. Gdy szlak jest w złej kondycji, gdy nawierzchnia szlaku jest źle utrzymywana, ludzie poruszają się nieraz równolegle do szlaku obok wyznaczonej ścieżki, powodując rozdeptywanie roślinności. I wtedy na takiej odsłoniętej powierzchni uruchamiamy wiele naturalnych procesów erozyjnych. Jest to działalność lodu włóknistego, działalność wiatru, wody. I w ten sposób niszczone są spore fragmenty roślinności w sąsiedztwie szlaków. I tu nie chodzi o fragmenty szerokości metra czy dwóch, ale w skrajnych przypadkach jest to nawet 20 czy 30 metrów szerokości rozdeptania. Więc gdy to wszystko sumujemy, to są całe hektary roślinności, nieraz bardzo cennych siedlisk przyrodniczych, nieraz są to stanowiska roślin chronionych. Obecnie w Tatrzańskim Parku Narodowym realizujemy taki duży projekt remontu szlaków turystycznych, rekultywacji roślinności wokół nich oraz monitoringu ruchu turystycznego. Odbywa się to w masywie Czerwonych Wierchów. W zeszłym roku przeprowadzono taki dokładny monitoring ruchu turystycznego na wszystkich szlakach doprowadzających na Czerwone Wierchy. Zastosowano do tego migratory, to są takie automatyczne urządzenia umożliwiające monitoring przez całą dobę, zliczanie turystów, którzy wędrują w obie strony w danym punkcie na szlaku. Druga część tego projektu to jest remont nawierzchni szlaków. Chodzi o ułożenie ścieżki wygodnej, bezpiecznej, o zapewnienie odpowiedniego odwodnienia szlaku turystycznego, tak żeby nie zachodziła tam erozja po intensywnych opadach deszczu. No i trzeci taki aspekt tego projektu to jest rekultywacja roślinności. Cały projekt odbywa się w strefie ścisłej ochrony przyrody, więc nie możemy tutaj zastosować jakichś bardziej inwazyjnych metod. Musimy używać lokalnego materiału i stosujemy tutaj taką metodę sprawdzoną w wielu alpejskich rejonach. Jest to wykładanie siatek z naturalnych włókien roślinnych. Takie siatki stabilizują podłoże, przyspieszają kiełkowanie i wzrastanie roślin, a po kilku latach same rozkładają się. Oczywiście potrwa to chwilę, bo w tych górskich warunkach, w tym surowym klimacie rozwój gleby i roślinności jest powolny, ale mamy nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat ten teren nie będzie tak rozdeptany jak dzisiaj, będzie mieć więcej roślinności przy szlakach. Oczywiście te ścieżki będziemy musieli nadal na bieżąco utrzymywać, nadal monitorować ruch turystyczny i zmiany, które tam zachodzą, więc jest to na pewno początek takiego wieloletniego projektu. Historycznie szlaki były prowadzone przez najatrakcyjniejsze
widokowo miejsca w XIX wieku, gdy zaczęła się historia znakowania szlaków. Właśnie te najpopularniejsze szczyty to były takie szczyty widokowe. No i można powiedzieć, że dzięki tym szlakom możemy dojść w te najpiękniejsze, nie tylko widokowo, ale też przyrodniczo miejsca. To są znakomite miejsca do obserwacji roślinności, która jest bardzo zróżnicowana w różnych masywach, do obserwacji zwierząt. Ze szlaku można zobaczyć świstaki, kozice, niedźwiedzie. Jeśli takie napotkamy, trzymajmy dystans, nie podchodzimy bliżej, nie płoszmy ich, ale też nie dokarmiajmy. Więc staramy się zachować tak, żeby jak najmniej śladu po sobie zostawić. Trzymajmy się w tych wyznaczonych ścieżek, nie rozdeptujmy kolejnych fragmentów roślinności, nie niszczmy gleby. Także cieszmy się tą górską przyrodą. Park jest po to, żebyśmy mogli właśnie być bliżej tej przyrody, ale pamiętajmy, że musimy przestrzegać pewnych zasad, żeby tą przyrodę zachować, żebyśmy mogli po latach wrócić w to samo miejsce niezniszczone, żeby nasze dzieci i wnuki mogły też po takich szlakach wędrować i cieszyć się tą przyrodą.